Predator powraca. Cieszmy się i radujmy, a na pewno ja się cieszę i raduję, bo osobiście uważam, że Obcy i Predator to najlepsze bestie jakie ma nam do zaoferowania kino i nie Niestety bardzo mi jest przykro patrząc na to, co z tymi markami się dzieje. Pierwszy Predator i pierwsze Obcy to filmy ikoniczne, klasyka, pełną gębą. To co się dzieje później z tymi filmami, z tymi markami, no lepiej to przemilczeć. Na szczęście mamy kolejną szansę, a mianowicie pojawi się serial Prey na usługach streamingowych. Historia skoncentruje się na plemieniu Indian, które natrafi na tajemniczą bestię zagrażającą mieszkańcom wioski. Bohaterka, młoda kobieta o imieniu Naru, wyruszy na polowanie, aby unicestwić bestię. Ta bestia to oczywiście Predator. Za reżyserię filmu odpowiada Dan Trachtenberg, reżyser filmu Cloverfield Lane 10 oraz pojedynczych epizodów Czarnego Lustra oraz The Boys. Produkcja ma ponoć wiernie oddać świat Indian, a konkretniej plemienia komanczów. Premiera 5 sierpnia. Ja trzymam kciuki. Bardzo chciałbym, żeby pojawił się wreszcie dobry film, a nawet niech i będzie dobry serial z Predatorem, czy to obcym, w roli głównej. I zawsze, jak zapowiada jest nowa produkcja, to mam taką iskierkę nadziei, że może to będzie to, może wreszcie Predator powróci w chwale i glorii. Przekonamy się już za kilka miesięcy. Mamy lekkie zawirowania z Gwiezdnymi Wojnami. Nie wiem czy pamiętacie, ale mniej więcej po premierze czy w czasie premiery Ostatniego Jedi pojawiły się informacje, że Ryan Johnson będzie reżyserował kolejną trylogię Gwiezdnych Wojen. Ryan Johnson, jeśli nie pamiętacie, to jest to ten pan, który między innymi wyreżyserował Ostatniego Jedi, ale też ma na swoim koncie w mojej ocenie o wiele lepszy film niż Ostatni Jedi, czyli Świetne na noże. I tak sobie ta informacja gdzieś krążyła w eterze ale niestety wszystko wskazuje na to, że na tą trylogię, jeśli w ogóle powstanie, troszkę sobie poczekamy. Mianowicie Ryan Johnson ma zobowiązania wobec Netflixa, z którym podpisał umowę wieloletnią, między innymi tworzy dla niego sequel filmu na noże, ale zapewne inne produkcje również po drodze wpadną, więc siłą rzeczy nie ma czasu zająć się gwiezdnymi wojnami. Czy to dobrze, czy to źle? Trudno powiedzieć. Tak jak, tak jak mówię, ostatni Jedi nie był moim ulubionym filmem z tej nowej trilogii, ale z drugiej strony, na noże, jest perfekcyjną mm, opowieścią detektywistyczną, więc umiejętności, Ryanowi Johnsonowi odmówić nie można. No ale tak czy owak, na ten film sobie trochę poczekamy. A co w ogóle się dzieje z Gwiezdnymi Wojnami, jeśli chodzi o pełnoprawne filmy? Mamy Patty Jenkins, reżyserkę dwóch części Wonder Woman, pierwszej rewelacyjnej, drugiej już tak nie do końca. Ona zajmuje się reżyserią Rogue Squadron, czyli filmu poświęconego pilotom myśliwców. Zapewne będzie troszkę bardziej przyziemny w swojej formie, mimo że będzie o pilotach myśliwców. Mm. Poza tym mamy Taika Waititi, który również będzie tworzył film z serii Gwiezdnych Wojen, jednak obecnie też ma zobowiązania i też ma inne plany, więc jeszcze nie ruszył do, do kręcenia tego filmu. Pracuje na razie nad scenariuszem i współtworzy go raz, razem z panią, która pisała scenariusz do filmu 1917. To ten film z pierwszowojenny nakręcony przez Rogera Dakinsa oraz do filmu Ostatniej Nocy w Soho z Edgar Edgara, Edgara Wrighta, więc ma na swoim koncie bardzo fajny dorobek filmów. Taika Waititi też nie w kaszę dmuchał, genialny filmowiec, który ma bardzo specyficzny styl. Kto wie, może wyjść z tego coś interesującego. Ale tak mniej więcej w tym momencie plasują się Gwiezdne Wojny. Nowa ym, ym, szefowa Lucasfilm stwierdziła, że zapewne będą rezygnować z takiej trylogicznej opowieści, z wypuszczania całych trylogii, tylko bardziej skoncentrują się na pojedynczych filmach z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Jak będzie, zobaczymy. Niebawem moi drodzy ruszą zdjęcia do kolejnej części Dune, y wreszcie. Denis Villeneuve planuje rozpoczęcie zdjęć latem w Budapeszcie, a premiera e, planowana jest wstępnie na 20 października przyszłego roku. Niedawno dowiedzieliśmy się, że do standardowej obsady filmu, czyli Timoti Karameta, Zendaya, Josha Broleau, Rebeki Ferguson, dołączy nie kto inny jak sam cudowny, jedyny Christopher Walken się w imperatora Shadama IV, który będzie odgrywał istotną rolę w kolejnej części filmu. Co ciekawe, wiele scen nowej Duny zostanie nakręconych nie na lokacji, ale z użyciem technologii z powodzeniem stosowanej w serialu Mandalorian, czyli otaczania aktorów ekranami. Tło będzie renderowane na silniku Unreal Engine 5, czyli silniku wykorzystywanym obecnie głównie w grach, ale to się zmienia. I ta technologia umożliwia właśnie renderowanie w czasie rzeczywistym tła za aktorami i dostosowywanie wszelkiej perspektywy. Ruchu tego tła do ruchu kamery i do optyki, którą e, operator kamery ma założoną w danym momencie. Podobno to bardzo ułatwia pracę, tworzy realistyczne lokacje. Dodatkowo pomaga aktorom wczuć się w swoją rolę, gdyż nie grają na green screenie. Czy na blue screenie, ale widzą wyświetloną faktyczną lokację, w której się znajdują, więc automatycznie powoduje to obniżenie kosztów, oszczędności na późniejszej postprodukcji i równocześnie ułatwia grę aktorską. Bardzo ta technologia została w kinie polubiona, w wielu produkcjach zaczęto ją ostatnio stosować i Denis Willenę przyznał, że dość obficie będzie z niej korzystał również w kolejnej części Dune. Poczekamy sobie na efekty jego prac jeszcze rok. Francis Ford Coppola będzie kręcił nowy film. Tak, to ten pan od czasu apokalipsy i Ojca Chrzestnego. No i kilku innych, <coughs> mniej udanych produkcji, ale pomińmy je milczeniem. Coppola od dłuższego czasu planuje nakręcić swoje epickie dzieło o... W tytule Megalopolis, jednak y, od dawna ma problemy ze znalezieniem finansowania. Wielu producentów nie chce wchodzić w produkcję tego filmu, uważając ją za zbyt ryzykowną. Dlatego Coppola stwierdził, że sam go sfinansuje i będzie musiał na to wyłożyć ponad 100 milionów dolarów. W ogóle pierwsza wersja scenariusza do Megalopolis powstała jeszcze w latach 80. Swoją formą film ma nawiązywać do rzymskiego eposu i rozgrywać się w utopijnej wersji Nowego Jorku zwanego Nowym Rzymem. Główną osią fabuły mają być konflikty polityczne na wysokich szczeblach, dążenie do władzy i upadek wielkiej, z pozoru idealnej metropolii. Wiecie, coś jak upadek Rzymu, stąd to nawiązanie. Poznaliśmy również nową ekipę aktorów, którzy dołączyli do produkcji. W filmie mają wystąpić Adam Forrest Whittaker, Lawrence Fishburne oraz Natalie Emanuel. Zdjęcia ruszają teoretycznie jeszcze w tym roku. Kopola wyraźnie nie jest nastawiony na zysk, chce przede wszystkim zostawić po sobie jeszcze jedno wiekopomne dzieło historii kina i jeśli chodzi o ciężkie produkcje, to on ma doświadczenie. No, czas apokalipsy przeszedł do historii, jeśli chodzi o długość produkcji, długość montażu, wszystko co jest związane z czasem apokalipsy, to jest jeden wielki dramat produkcyjny. Hmm, powstały nawet książki na ten temat. Więc fakt, że Megalopolis powstaje tak naprawdę od lat 80. nie dziwi i tak samo trzeba troszkę traktować, wydaje mi się, z przymrużeniem oka Nadal rozpoczęcie produkcji nad tym filmem, no ale planują uderzać ostro. Obsada jest, finansowanie jest. Podobno Kopola sprzedał kilka swoich winnic tylko po to, żeby znaleźć pieniądze na produkcję tego filmu. Duże poświęcenie. No i zobaczymy. Planowo rusza wszystko jeszcze w tym roku. Myślę, że bardzo dobrze znacie ten film. Za reżyserię odpowiadali Joe i Anthony Russo. Odpowiadali też za Zimowego Żołnierza oraz Wojnę Bohaterów. Całkiem fajny dorobek, prawda? Jedne z lepszych produkcji, jakie Marvel ma do zaoferowania w swojej ofercie. I co ciekawe, bracia Russo teraz wracają z nową produkcją, już nie taką huczną i pełną fajerwerków, troszkę bardziej przyziemną i produkcją, która będzie dostępna na Netflixie. Szary Człowiek to film zrealizowany na podstawie książki Marka Grinea o tym samym tytule. Główny bohater, były agent CIA grany przez Ryana Goslinga, wpada w tarapaty i musi uciekać przed zabójcą granym przez Chrisa Iwansa. W obsadzie znalazła się również Anna de Armas, a wszyscy lubimy Anę de Armas, prawda? Film ma czerpać estetyczną inspirację z formy opracowanej w Zimowym Żołnierzu. Jak już powiedziałem, film ma mieć premierę na Netflixie 22 lipca. Podobno kilka dni wcześniej planowana jest dystrybucja. Kinowa, ale to w innych krajach. Trudno powiedzieć, czy w Polsce również obejrzymy ten film w kinie. Trzeba śledzić temat. Piraci z Karaibów seria uwielbiana przez wszystkich no, prawie wszystkich ale ogólnie jest to ulubiona seria ma powrócić. Pytanie w jakiej formie a jeszcze lepsze pytanie z kim w roli głównej. Jak wiemy, Johnny Depp jest obecnie w trakcie rozprawy sądowej z Amber Heard i został wykluczony z obsady. Jednak czy na pewno? Producenci podobno zakładają wszystkie możliwe opcje i jeszcze nie zrezygnowali całkowicie z Johnny'ego Deppa. Tym niemniej poszukują dla niego zastępstwa. Obecnie prowadzone są rozmowy z Margot Robbie. Jestem w stanie sobie bez problemu wyobrazić Margot jako szaloną panią pirat. Jednak rozmowy z aktorką cały czas trwają i powstają dwie wersje scenariusza. Jeden tworzony jest z myślą o aktorce, a drugi już bez niej. Wydaje mi się, że idealną formą wkroczenia Piratów z Karaibów na nowe wody byłby równoczesny udział Johnny'ego Deppa i Margot Robbie. Johnny mógłby godnie pożegnać się ze swoją rolą, a Margot mogłaby zgrabnie rozpocząć nowy etap w całej serii. Jak będzie? Zobaczymy. Tak czy owak, Margot Robbie wydaje się całkiem fajnym castingiem. Kończymy tematem Netflixa, który ostatnio nie radzi sobie zbyt dobrze. Ostatnio zwolnili 150 pracowników to w Stanach Zjednoczonych. W pierwszym kwartale tego roku stracili 200 tysięcy subskrybentów, a sami nawet estymują, że w kolejnym kwartale stracą 2 miliony subskrybentów. Te liczby robią wrażenie no i zaczęli kombinować. Są bardziej lub mniej potwierdzone informacje, że zostanie za, blokowane współdzielenie się kont, coś co zresztą Netflix kilka lat temu sam pochwalał i wręcz promował, zostaną wprowadzone niższe segmenty abonamentu. Również krążą plotki, że takie, które będą zmuszały nas do oglądania reklam. Cóż się dzieje? No, Netflix jest ofiarą pewności siebie i tak zwanego monopolu, który prowadził przez długi czas. Netflix jest tak naprawdę prekursorem streamingu. Z tym się nie da dyskutować. Do tej pory ma największą ilość subskrybentów ze wszystkich sieci streamingowych, mimo tych ogromnych spadków. No, ale nadal coś się dzieje. I jakie są tego powody? Po pierwsze, tak jak powiedziałem, pewność siebie. Konkurencja urosła błyskawicznie. Pojawiła się masa różnych serwisów streamingowych, których widzowie mogą sobie przebierać z różnych produkcji, często obecnie lepszej jakości produkcji. Netflix praktycznie w ogóle nie ma takich swoich już ikonicznych marek. Zasypuje swój katalog ogromną ilością produkcji, można by powiedzieć, że Ilość jest ważniejsza od jakości, i to się zaczęło dawać we znaki. Cóż z tego, że odpalając główną stronę Netflixa, mamy ogromną ilość nowych produkcji, skoro żadna z nich nie jest dobra. Wchodzimy na takie Apple TV. Mamy kilka produkcji wyróżnionych, ale każda z nich jest dobra. Dobrze nakręcona, z fajnym aktorstwem, z przemyślaną opowieścią. Jasne, nie każda z nich to są perełki. Ale każda z nich jest jakaś, ma coś do zaoferowania. Na HBO Max również znajdziemy sporo ciekawych produkcji, pomijając już jakość. HBO Max ma duży problem, przynajmniej u nas w Polsce, z jakością, bitrate'em, brakiem 4K, brakiem Dolby Atmos, ale nadal. Cóż z tego, że Netflix to 4K posiada, że posiada dolby Atmos, że posiada dolby Vision, skoro nie posiada dobrych filmów i seriali? Gdzie te czasy, gdy wszyscy czekali na Stranger Things? Gdzie te czasy, gdy pojawiły się takie perełki jak Gambit Królowej? To złota era Netflixa. Wszystko zniknęło pod napływem masówki, którą się ciężko ogląda. Kolejny problem to tak naprawdę cena abonamentu. To najdroższa usługa streamingowa ze wszystkich dostępnych na rynku. Wyliczono, że od 2012 roku, to jest, to się tyczy Stanów Zjednoczonych, cena abonamentu podskoczyła 6 razy. Ostatnia podwyżka była nie tak dawno zresztą, za ten najwyższy pakiet 4K, yy, a obniżek nie ma. Za to są pomysły wprowadzania niższego pakietu z wyświetlanymi reklamami. To jakaś abstrakcja, słuchajcie. Jak chce mieć 4K to nadal muszę zapłacić największą opłatę ze wszystkich usług streamingowych. Tak jakby konkurencja nie istniała, prawda? No, a narobiło się jej dość sporo. Kolejny problem to Netflix bardzo szybko rezygnuje z nowych produkcji, nowych seriali, jeśli tylko nie spełnią ich jakichś wygórowanych oczekiwań. Powoduje to właśnie powrót do tego zasypywania nowymi rzeczami cały czas coś nowego, aż wreszcie chwyci, aż wreszcie e, będzie e, miało te widełki e, oglądalnościowe spełnione i to też nie jest zbyt dobra droga. Więc to wszystko się zbiera, prawda? Realizowanie masówki, brak hitów, najwyższa cena ze wszystkich usług streamingowych, wreszcie pojawienie się konkurencji, która ma naprawdę silne marki w zanadrzu. No, i przestało się to kleić. Akcje spadają, trzeba zwalniać ludzi, trzeba kombinować. Nie twierdzę, że Netflix jest na przegranej pozycji, to nadal jest największa usługa streamingowa, jaka jest dostępna na rynku, więc spokojnie mogą się odbić. Jednak potrzebują na to pomysłu i zupełnie nowej strategii. You have lost. Tym może niezbyt optymistycznym akcentem kończymy. Dajcie znać, co myślicie o takiej formie prezentowania pigułki, newsów filmowych, zbierania najciekawszych wiadomości z ostatnich dni. Teraz materiał pojawił się troszkę testowo. Chcę wybadać grunt, jak coś takiego wygląda jak się u Was przyjmie. Wydaje mi się, że robienie takiej pigułki newsowej, na przykład z ostatniego tygodnia, z ostatnich dwóch tygodni, zbieranie najfajniejszych informacji ze świata filmu, jest dobrym pomysłem. Sam coś takiego bym oglądał. <laughs> Niekoniecznie, że w moim wykonaniu. <laughs> Nie myślcie sobie, ale wiecie. Jak ktoś nie ma czasu na co dzień przeglądać tego, co się dzieje w świecie filmu, to zebranie tego wszystkiego do jednego miejsca wydaje mi się spoko pomysłem i dajcie znać, czy Wam coś takiego przypadnie do gustu i czy śledzilibyście taki format. Ja Wam pięknie dziękuję za uwagę i widzimy się już niebawem na gałęzi. Pa! pa.